W szkole podstawowej nr 2 imienia Bolesława Chrobrego dobiegają końca prace remontowo-adaptacyjne, które w znacznej mierze odbywają się w budynku po byłym gimnazjum nr 1. Na ten cel miasto wyasygnowało kwotę 600 tysięcy złotych. Trzeba przyznać, że ubiegły rok szkolny i ten, który teraz się zacznie, to wyjątkowe dwa lata ze względu na wprowadzoną reformę, na zmiany struktury pracy szkoły, na połączenie gimnazjum nr 1 ze szkołą podstawową nr 2 oraz na naprawdę bardzo szeroki zakres remontów, które są przeprowadzane teraz w okresie wakacji. Remonty realizowane są przez firmy zewnętrzne. Cała procedura wyboru firm i cała procedura przetargowa leżała po stronie Urzędu Miasta, czyli organu prowadzącego. I tak jak wcześniej powiedziałam, te remonty realizowane są przez firmy zewnętrzne. Budynek jest wiekowy i co jakiś czas trzeba wykonywać remonty. Akurat w tej chwili wykonywane będą remonty przede wszystkim korytarzy, bo okres wakacji nie pozwala na większy zakres prac. W tej chwili będzie wymieniana podłoga na ciągach komunikacyjnych, czyli na korytarzach i na klatkach schodowych. Na sali gimnastycznej będzie przeprowadzony remont. W ten remont wchodzi osuszanie, uzupełnianie tynków i malowanie. Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby MDK, czyli malowanie, wymiana podłóg, zakup mebli potrzebnych MDK. Myślę, że tak szeroki zakres plus do tego wymiana jeszcze mebli w kilku salach lekcyjnych naprawdę pozwoli na stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków do nauki, również nauczycielom do pracy. Nie wszystkie remonty przeprowadzane są z kasy miejskiej. Część z nich finansowane są ze środków własnych szkoły, zebranych podczas wielu imprez organizowanych w roku szkolnym 2017-2018. Jeszcze z tych właśnie wszystkich działań szkolnych typu festyny, różne loterie, różne takie działania, w czasie których udaje nam się pozyskiwać środki, to właśnie te środki będą przekazane i przeznaczone na te drobne remonty i doposażenia sal lekcyjnych, w pomoce dydaktyczne, nowoczesne, w rozbudowanie pracowni mobilnej robotyki, no i dostosowanie, zakup najnowszych pomocy dydaktycznych. Remontem objęta zostanie także sala gimnastyczna przylegająca do budynku głównego. W tym przypadku prace mają zakończyć się pod koniec września.